Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Świerniewski. Jestem kuratorem wystawy, nagłej wystawy w Galerii Młodych Twórców Łazienkowska. Wystawa ciekawa na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, sam tytuł Nagła Wystawa mówi o tym, że coś powstawało w dość krótkim czasie i faktycznie tak było. Dostaliśmy tą propozycję jako artyści, jeszcze wtedy nawet nie byłem kuratorem tej wystawy, dostaliśmy tą propozycję na zrobienie wystawy w bardzo krótkim terminie. Podjęliśmy się tego wyzwania, stwierdziliśmy, że to może być ciekawy eksperyment i faktycznie wystawa stała się tego typu jakby eksperymentem. Miała swoje problemy i w międzyczasie kurator się zmienił, ja zacząłem kuratorować tą wystawę, natomiast dalej dobór artystów, który już był ustalony i jakby został, natomiast dobór prac już i ułożenie wystawy tutaj spadło na mnie. Więc to jest ten jeden taki pierwiastek nagły, jeżeli chodzi, czy eksperymentalny, jeżeli chodzi o tę wystawę. Natomiast to rzutowało na pewne ciekawe właśnie doświadczenia. Mamy okres zimowy, świąteczny, to jest listopad i grudzień, kiedy wystawa wisi, więc wszyscy mają już gdzieś głowę między pracą a prezentami, chcą zdążyć na wiele różnych okazji, chcą po prostu zamknąć rok. W tym momencie my też właśnie wchodzimy z taką wystawą i ja na to patrzę pod takim kątem, że jest to taki też trochę dla nas prezent, który dał nam trochę czasu dla siebie i też możliwość takiego obejrzenia, co inni artyści z naszego kręgu, tutaj mówię o akademickim kręgu Społecznej Akademii Nauk, ponieważ wszyscy artyści, którzy się tam znaleźli, akurat wykładają na tej uczelni i mogliśmy po prostu więcej czasu ze sobą spędzić, porozmawiać, wymienić się doświadczeniem. I uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawy jakby dla nas czas i taka też fajna możliwość. Na wystawie możemy zobaczyć 8 artystów i to też jest bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ to są artyści, którzy posługują się różnymi technikami w swojej twórczości i różną tematykę podejmują. Więc jest to ciekawy przekrój. Wchodząc na wystawę możemy zarówno otrzymać i zobaczyć prace, które ocierają się o popkulturę, jak i o inspirowane twórczością powstającą pod wpływem natury, czy nawet twórczością, gdzieś, w której artysta sięga i bada własną historię. I od tego artysty zacznę. To jest Paweł Łyjak, absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Możemy zobaczyć jego dwie realizacje. I właśnie on jako taki główny szkielet swojej twórczości obecnie uznaje jako takie czerpanie ze swojej historii, ze swoich przeżyć, sięga do dzieciństwa i przetwarza te obrazy, które sobie przypomina. Bardzo ciekawe realizacje. Również osobą, która czerpie z obrazów, tylko i to też tych, które widziała wcześniej, jak i teraz, czyli z szeroko pojętej popkultury, jest dr Maria Piątek, która jak sama nazywa w swojej
jakby swoją twórczość, czy jakby ideę twórczości, to jest pewnego rodzaju przetwarzanie, recykling, ona nawet używa takich sformułowań i po prostu cały czas przetwarza obrazy, sięga po różnego rodzaju obrazy, które z popkultury, przetwarza je i w ten sposób wypracowuje swój unikatowy język. I te dwie osoby, tych dwóch artystów zestawiłem obok siebie, a po drugiej stronie również osobę, która też tworzy, inspirując się zarówno filmem, jak i ilustracją, książką, polityką, czyli też mówimy tutaj o szeroko pojętej popkulturze, to jest dr Sabina Twardowska. Malarka, ilustratorka, plakacistka. Też bardzo ciekawe prace, a tylko wspomnę, nie wspomniałem wcześniej, Paweł Łyjak też jest doktorem, niedawno obronił pracę doktorską, więc też już jest w gronie doktorów. I to są osoby, które właśnie ocierają się o tą popkulturę. Obok możemy zobaczyć pracę Zbigniewa Sikory, który upodobał sobie technologię i miasto za takie inspiracje twórcze, więc patrząc na jego obrazy widzimy zależności między układami scalonymi a układami miejskimi. Bardzo ciekawe realizacje. I jeszcze tutaj obok tych wszystkich obrazów możemy zobaczyć Paulinę Czajor, która tworzy w rysunku, w malarstwie, posługuje się odniesieniami do natury. Jej prace są te obecne z silnymi kolorami, bardzo plastyczne, ciekawe realizacje. To był punkt, który pozwolił mi na zetknięcie tych prac z moimi obrazami, przejście w tej wystawie do mojej twórczości, czyli do neonów, które też emanują kolorem, światłem. One aż jak patrzymy się na podłogę, to aż się rozlewają na podłogę, więc zaangażowana jest przez to niemalże cała przestrzeń galerii. Mnie inspirują oprócz samego koloru, barwy, tego jak się miesza, to po prostu te właśnie właściwości fizyczne wynikające z kolorów. No i też ja w swojej twórczości często odnoszę się do technologii. Tak samo to się odbywało podczas mojej pracy doktorskiej, gdzie rejestrowałem zjawiska fizyczne, zjawiska świetlne. Też mnie bardzo interesuje ruch, dlatego też ten neon, którym możemy poniekąd obejść z każdej strony. Poza tym w nim dochodzi ruch, ponieważ elektrony są wybijane z orbit atomów i jak wracają, to zaczynają świecić. To wszystko gdzieś ma swoją taką inspirującą dla mnie sferę, po którą sięgam. Naprzeciwko moich prac możemy zobaczyć pracę Magdy Vogt, również doktor, która inspirację czerpie z zjawisk zachodzących w naturze. Ona po prostu to obserwuje, przetwarza. To daje jej też pretekst do rozważań na temat kondycji człowieka w obecnym świecie. I mamy jedną rzeźbiarkę na naszej wystawie, nagłej wystawie. Jest to Krystyna Pieńkos, która posługuje się klasycznymi technikami rzeźbiarskimi, ale szuka indywidualnych środków wyrazu. I w swojej twórczości czerpie z natury.
też prowadzi rozważania na temat kondycji człowieka w obecnym świecie. Dlatego też Magdę i Vogt i Krystynę zostawiłem też obok siebie. Bardzo często sięga po żart w swojej twórczości, co daje też bardzo ciekawe rezultaty wizualne. Wystawę można oglądać od 18 listopada. Fajną tutaj rzeczą się wydarzyło, że przesunęliśmy wernisaż, który się odbył 6 grudnia, czyli w Mikołajki. To był pewnego rodzaju też taki prezent dla nas w postaci czasu, chwili, bardzo przemiły wieczór, obfitujący w wiele rozmów na temat sztuki, prac, kondycji samego artysty, więc niezapomniane chwile. Możemy oglądać tą wystawę do 3 stycznia. Na plakacie jest do 28, natomiast już tutaj rozmawiałem z panią kurator, że przedłużamy tę wystawę do 3 stycznia. No i oczywiście w każdym czasie, zarówno tym świątecznym, jak i poświątecznym, i w starym roku, i w nowym roku zapraszam do obejrzenia, bo powstała bardzo fajna, bardzo ciekawa kompozycja, bardzo ciekawa wystawa i gorąco zapraszam do tego, żeby każdy dał sobie chwilę na dla siebie, na obcowanie ze sztuką i z własnymi refleksjami. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeriamdk.podcasty.info. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.